Przecież ten hamulce. Jezu, ale się tnie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Car Mechanic Simulator 2018. Moi drodzy, będziemy powoli kończyć tą serię, ponieważ chcę sobie troszeczkę zrobić więcej czasu na serie, które mają znacznie większą oglądalność. Uważam, że Car Mechanic odniósł jakiś tam sukces. Oczywiście nie jest to jakiś mega spektakularny sukces, tylko taki średni, bo widzę to też po statystykach, po komentarzach i widzę też, że ta seria wam się podoba, ale ja muszę już powoli ją kończyć. Mamy dzisiaj 17 odcinek. Myślę, że nagram jeszcze 3 i będziemy kończyć. Dojdziemy do 20 i będzie koniec serii. A tymczasem zobaczcie, co mamy w naszym warsztacie. Postanowiłem, że zajmę się Porsche Carrerą, bo już klient bardzo długo czekał, a też poprzednie odcinki polegały na tym, że szukaliśmy jakichś samochodów w shopach i naprawialiśmy, a następnie je tuningowaliśmy. Oczywiście te samochody stuningowane nie są na sprzedaż, wszystkie sobie stoją w garażu, później sobie je może zobaczymy albo na koniec serii. A tymczasem zajmiemy się już tym Porsche, bo naprawdę klient zaczyna się wściekać i poprosił o jak najszybsze naprawienie tego samochodu. A tymczasem zobaczcie, tu jest jakieś miejsce dla VIP-ów, może dla widzów, może też dla was. No nie wiedziałem, że tutaj się da wyjść, a też widzę chyba tutaj Joypad. Tylko nie wiem, czy to jest pad do Xboxa, czy do PlayStation. Nie mam pojęcia. Widzicie, tutaj tu jest wieża, jakieś kino domowe, radio i tak dalej. Dobra, ale nie będziemy dzisiaj słuchać muzyki, tylko zajmiemy się tym Porsche'akiem, żeby klient tego samochodu nie wziął i nie dał nam jakiejś kiepskiej opinii do internetu. Więc, moi drodzy, sprawdźmy, co się dzieje z tym autem. Między innymi mamy przejrzeć podwozie i wymienić uszkodzone części oraz układ hamulcowy wymaga naprawy. To jedynie wyjście to będzie trzeba, tutaj jest bagażnik, silnik jest oczywiście z tyłu w tym Porsche'aku, to jest chyba 911, jak się nie mylę, chociaż jeszcze raz zobaczmy, 911 Carrera 4S. Oczywiście już miałem takiego Porsche'aka, tylko troszeczkę inaczej wyglądał, to był zupełnie inny model, ale zabierzmy ten samochód może na tor testowy. Przejedziemy się z nim i zobaczymy, co tam się dzieje. Poczekajcie, salon samochodowy, tor testowy. Jak wystarczy czasu, to zwiedzimy sobie tą mapkę, pokażę wam co i jak, bo chyba całej mapki wam nie pokazałem, tego amerykańskiego pięknego wybrzeża. No i dobra, zobaczmy jak Porsche się sprawuje. Zawieszenie to masakra. Powiem wam szczerze, że ja bym jechał takim samochodem do pracy, to 3 minuty i jestem. No i po drodze, a może nawet więcej, chyba ze 2 godziny, bo mandaty i te sprawy. Łożysko piasty, sprężyna tylna, półoś typ B, dobra. Tutaj co nieco wiemy. Teraz samochodzik zabierzemy na... Zapominam jak się na to... A, na ścieżkę diagnostyczną. Tylko zaraz, muszę go przecież przenieść. Myślałem, że tam padnę, ale na szczęście nie wpadłem. Dobra, poczekajcie, gdzie te Porsche? Ścieżka diagnostyczna, dobra. Dobra, samochód już czeka, możemy się nim przejechać. Sprawdzimy zawieszenie tylne, przednie oraz hamulce. Wszystko sobie zbadamy. Hamujemy. Jedziemy dalej. O kurcze. Coś nie tak z tylnym hamulcem. Nie za dobrze. Teraz hop hop. Zobaczmy, co z zawieszeniem. Jedziemy jeszcze raz i zobaczymy teraz tylne zawieszenie. Dobra, mamy raport z badanych części. I jak widzicie, no troszeczkę będzie z tym pracy. Między innymi mamy tutaj do zrobienia zawieszenie, hamulce i chyba prawe koło, tam jest coś nie tak. Dobra, zabierzemy samochód na ścieżkę, na jakąś ścieżkę, przestawimy samochód na podnośnik A. Dobra, okej. Już jest na podnośniku, moim ulubionym. Podniesiemy go. Jeszcze raz.
A tymczasem coś wam pokażę. Poczekajcie, zlecenia. Są jakieś fajne samochody. Salem, Castor, Mercedes-Benz. Zobaczcie, jaki piękny klasyk stoi. Auto jest głośne, pewnie tłumniczek. A wiecie co? Weźmy go sobie, bo takiego samochodu jeszcze nie miałem. Miałem Mercedesa, o nie. Kurczę, Mercedes mi zniknął. A taki był ładny, amerykański. Szkoda. Szkoda, no za długo się zastanawiałem. I co tu jest jeszcze? Popatrzcie, to ja bym się wściekł z tym Porsche'akiem. Właśnie takiego mam do naprawy. Tylko tutaj jest skrzynia biegów, coś nie tak? Lotus, zobaczcie, jaki fajny. Zrób kapitalny remont podwozia, coś trzęsie skrzyni, wielmi problemy. Nie mogę wrzucić biegu. Wiecie co? Weźmy sobie, przyjmijmy sobie to zlecenie. Myślę, że będzie dość ciekawy samochód naprawy. Zobaczcie, jaki fajny. Sportowy, ale też zniszczony, jejku, jaki... Zobaczcie, jaki porysowana karoseria. Nie za ładnie, nie za ładnie. Niezbyt zadbany samochód. Podejrzewam, że kotki sobie oszczyły pazurki na jego karoserii. Dobra, ale to jeszcze... Zobaczmy, co jeszcze tam mamy, jakie zlecenie. No, widzę, że tu już nie ma nic ciekawego. Dobra, zajmiemy się Porsche'akiem. Już tutaj widzę hamulce, chociaż poczekajcie. Sprawdźmy stan auta. Co nieco mamy tutaj wyświetlone. Tu niestety nie znaleziono części. Raport nic nie wykazał. No dobra, może nam się uda to wszystko naprawić. Najpierw musimy zdjąć oponę. A raczej koło, co ja gadam. Dobra, sprawdźmy, co tutaj jest. No dobra, zacisk. Pierwsze. Tarczka. Dobra, weźmy tutaj tryb badania. Zwrotnicę. No tutaj wszystko jest chyba w porządku, po drugiej stronie coś będzie gorzej, ale tu jest wszystko ok. I zobaczcie, tutaj też jest coś nie tak. Zobaczcie, ile czerwonych części, które wymagają wymiany, naprawy, dobra. Ale tymczasem montujemy. No chyba mam taką tarczę, no nie mam niestety. To poczekajcie, może uda nam się naprawić tą tarczę, chociaż podejrzewam, że raczej nie. No niestety nie, tylko zacisk hamulca. Trzeba będzie kupić tarczę. Dobra, okej, możemy teraz montować. Montujemy. Części zakupione. Teraz klocki. Zacisk. I tłoczek tutaj. A, mamy dużo tych tłoczków. Więc możemy na spokojnie montować. Dobra, teraz oponę sportową. Dobrze, okej. Okay. Prawa strona gotowa, teraz zawieszenie od strony kierowcy. Sprawdźmy, co tutaj może być nie tak. Zaraz, zaraz. No ja tu, moi drodzy, nie widzę nic, żeby było coś nie tak. Chyba, że łożysko piasty, ale też jest w porządku. Tak mi się wydaje na pierwszy rzut oka. Tymczasem sprawdźmy tył, bo ja już tu widzę, że... Tarcza jest do zrobienia i tam chyba był jeszcze układ napędowy, coś nie tak, ale to widzę, że póki co hamulce od tej strony, z tyłu. No dobra, okej, możemy montować. Tarczę zamontujemy. Klocuszki założymy. Zacisk, hamulca. Dobra, i opona sportowa. Okej, dobrze, teraz sprawdźmy tutaj. Tu jest coś więcej do roboty. O, już tutaj widzę. A, widzicie, co jest nie tak? Pompa ABS-u i być może... Moduł ABS. Musimy najpierw ściągnąć koło. Będziemy chyba musieli opuścić samochód, żeby dostać się właśnie do tego modułu. No tu jest więcej do roboty, ale poradzimy sobie. Teraz klocki. Dobrze. Coś tu jest nie tak. Trzeba będzie chyba coś rozmontować. Poczekajcie. Coś mnie nie puszcza. Aha, już wiem. Półoś. Do zdjęcia. Łożysko piasty. Też do zdjęcia, piasta tylna. Dobra, osłonka w porządku, ale teraz trzeba będzie wahać, wyciągnąć. I sprężyna też będzie do rozmontowania. Ojejku, czekajcie, tu pierwsze chyba amortyzator. Dobra, wyciągnięty. Ramię.
No i zobaczcie, moi drodzy, jak widzicie, cała prawa strona zawieszenia była bardzo skorodowana. Sprawdźmy, czy damy radę coś naprawić na stole naprawczym. Dobra, ale tam musimy i tak wymienić tą sprężynę. Troszeczkę naprawiliśmy, ale to była tylko garstka części. Poczekajcie, rozdziel części i to będzie... O, widzicie, jeszcze ogranicznik amortyzatora będzie trzeba wymienić. Amortyzator zostawimy, ale sprężynę i ogranicznik trzeba zakupić. Dobra, okej, zobaczmy. Wyjmij części i teraz możemy zamontować. Połączymy. Weźmiemy... Wiecie co, ten amortyzator możemy założyć, czy nie? Nie. Zobaczcie, naprawa częściami o stanie minimalnym 92%, więc ten stary amortyzator nie wchodzi w grę. Musimy założyć, chociaż nie, ten stary to jest zupełnie inny, bo to jest amortyzator dwuhaczowy. To jest chyba jakieś inne części z poprzednich napraw. Podejrzewam, że z tych samochodów tuningowanych, między innymi Mercedes czy tam Mazda RX. Dobra, nowe sprężynki i ogranicznik nowiutki. Dobra, możemy montować. Poczekajmy, aż się zamontuje. Dobra, możemy wyjąć te części i możemy montować. Tylko podejrzewam... No właśnie, obudowa przegubu osi tylnej. Okej, część zakupiona, możemy montować. Jeszcze raz. W porządku. Teraz osłonka. Piasta tylna. Na szczęście jest. I teraz tarcza hamulcowa. Klocuszki, sprawdźmy, te 92% mogą być. Zacisk, też miałem chyba, o nie, to jest ten damy. Ojojko, poczekajcie, dobra, może być. Zakręcamy śrubki i teraz zobaczmy, dolne ramię wahacza, chyba takiego wahacza nie mam, no właśnie. Dolne ramię wahacza C i wahacz górny B. Dobra, okej, części zakupione. Zacznijmy od dołu. Dobrze. I jeszcze tuleję jedną gumową. I chyba nam braknie tych tulei na górną część wahacza, ale zobaczymy. Poczekajcie, amorek na razie założymy. Pasuje. Teraz wahacz górny. No niestety, brakło tulei gumowych, ale to szybciutko kupimy. Dobra, zakupione tuleje. Jak widzicie, kupiłem troszkę więcej, żeby na następne naprawy już nie kupować. Chyba po 10 sztuk, między innymi tuleję gumową oraz te malutkie tulejki, też kupione 10 sztuk. Powinno wystarczyć, dobra. Montujemy. I zdaje się, tu już będzie wszystko, ale jednak nie, bo trzeba jeszcze łożysko piasty zamontować. Ale na szczęście mam. Ale półoś typ B, nie wiem czy mam. Niestety nie mam, ale zaraz będę miał. Dobra, już zakupiona. Półoś typ B. Okej, teraz felgę. No dobra, możemy teraz prszaka opuścić. I teraz musimy... Tylko jak podnieść maskę? O kurczę, zobaczcie, ja mam się tam teraz dostać, tak? No, powiem wam szczerze, że nie za bardzo wiem, jak mam się dostać. Poczekajcie. Dobra, pokrywa silnika. Chyba się dostałem. Współczuję mechanikom, będą zaglądać do tego silnika. Dobra, ale to nieważne. Pierwszy moduł. A teraz pompę. Ja nie wiem, czy mam te części. Zaraz zobaczymy. Pompa ABS. Nie mam, niestety. Sprawdźmy, czy damy radę naprawić tą część. Pompę i moduł. Pompę udało się naprawić, ale niestety moduł nie. Drogi strasznie, no ale to chodzi o hamulce, o bezpieczeństwo. Dobrze. Teraz montaż. Przechodzimy do montażu. Trzeba mieć naprawdę zwinne ręce, żeby naprawiać silnik w tym Porsche'aku. Okej, chyba w porządku. Dobra, sprawdźmy, tylko zaraz, muszę zamontować. Poczekajcie, tryb montażu, pokrywę silnika. Ej, zobaczcie, mają takie wiatraki fajne. Muszę się odsunąć. Dobra, teraz chyba, okej. Dobra, udało się. Sprawdźmy,
stan tego samochodu. No wszystko tutaj jest w porządku, a tutaj układ hamulcowy w porządku i podwozie też w porządku. Możemy się teraz tym Porszakiem przejechać na długiej prostej. Musimy sprawdzić wszystko, wiecie o co chodzi. Długa prosta i Porsche 911. Zaraz sprawdzimy, chociaż długą prostą miałem, tylko tak jak mówię, to był troszeczkę inny model Porsche. Chyba troszeczkę starszy. Naprawdę świetny samochód. Niemcy wiedzą, jak zadowolić klientów. Dobra, moi drodzy, ten samochód będzie teraz... Oj, znowu troszeczkę grę mi przycięło. Do oddania. Klient na pewno będzie w końcu zadowolony, bo był wściekły, że tak długo trzymaliśmy ten samochód w warsztacie. Dobrze, i sprawdźmy, jedyna gotówka to 2992, premia za wykonanie. No i dostaliśmy od klienta premię. I premia za wykonanie zlecenie też nam wpadła. Możemy te zlecenie zakończyć. No i dobra, okej. A tymczasem, moi drodzy, ja was chcę zabrać na krótką wycieczkę po tym wybrzeżu. Wybierzmy się może w sumie gdzie? No, aukcje samochodowe, to byliśmy tam. Tor wyścigowy. Tutaj jeszcze w sumie chyba nawet ja nie byłem. Sprawdźmy. Który samochód chcesz wybrać? Niech będzie ten Lotus. Mam nadzieję, że klient nie zauważy w telewizji. Nie wiem, o co tu chodzi. Jeszcze tutaj naprawdę nigdy nie byłem. Zaraz się przekonamy. Może będą wyścigi między samochodami, kto wie? Ciekawe. Chodzi jak maluch. Albo i maluch ma lepsze przyspieszenie. Nie, już mi się odechciało tutaj jeździć. A zwłaszcza tym samochodem. Tor wyścigowy. Chodzi o samochód głównie. Dobra, jeszcze gdzie mogę was zabrać? Poczekajcie, zoomowisko. Tu możemy poszukać różnych części i przy okazji ściągnąć równe części. Też was zabiorę. $250 to nie majątek. Typowe zoomowisko. Nie znajdziemy tam dobrych części. Tutaj też są, można znaleźć samochody, ale w znacznie gorszym stanie, aniżeli z shop. Ale dawno tutaj nie byłem. Może twórcy coś poprawili, bo był też update. Zoomowiska. Ale ta gra już jest troszeczkę już porzucona, więc nie ma sensu ją też kupywać. Zobaczcie. Złom. I co tutaj mamy? Widzicie? Brak silnika i tak dalej. Wszystko w kiepskim stanie. O, tutaj też jest złom. Ford. Części Forda. Stan bardzo kiepski. I tu też jest złom. Kurczę, zobaczcie silnik tylko. Ale tak właśnie wygląda złomowisko. No tak jak mówię, raczej tutaj dobrych części nie kupimy. Zobaczcie. Wiem też, że można było, o, właśnie, z takich kupek złomu coś wygrzebać. Widzicie? Ale to wszystko jest w bardzo kiepskim stanie. I tutaj też kubka złomu. I też można różne rzeczy stąd sobie zabrać. Ale ja bym to chciał. No, można te części naprawić, ale nie wszystkie. Tor testowy, salon samochodowy też was zabiorę. Tutaj są nowiutkie samochody i można naprawdę spotkać fajną perełkę. Tylko bardzo rzadko. No i widzicie, tu mamy... O kurczę, widzicie? Właśnie o tym mówiłem. No czyż nie jest piękny?
ale tam zawsze był sportowy. O, zobaczcie, miałem farta i można by kupić taki samochód, tylko strasznie drogi. Zobaczcie, jaki piękny. Tu jest jakaś podróbka, nie z DLC, i ruch uliczny też spokojny. Tam stoją samochody, być może jednym z nich przyjechałem tutaj, ale zobaczcie tylko na tego Pagani, czyż nie jest piękny? A tam się da wyjść? Ciekawe. Da się, ale strasznie ciężko się chodzi. Tu są zdjęcia, tu pewnie szef. Ale dobra, weźmy, zobaczmy te Pagani. A może kupimy te Pagani, pojeździmy sobie. A ile on kosztuje? Można byłoby sobie wsiąść, albo poczekajcie. Kup samochód. Ile on kosztuje? Myślę, że... O kurczę. Będzie nas stać, czy nie? Czy na pewno chcesz kupić Pagani Huayra Tempesta? No i kupiliśmy. Umieścimy je w garażu. O, odblokowałem jakieś osiągnięcie w Steamie. Ile mi zostało teraz? Kasy. No masakra, cały majątek i można powiedzieć, że jestem w tym momencie bankrutem. Ale zabrałem was do różnych fajnych miejsc i zobaczcie, tu jest mój nowy samochód. No i można powiedzieć, że na zakończenie mojej kariery kupiłem sobie taki samochód, który będę dojeżdżał tutaj do pracy, do warsztatu. Ja was chętnie zabiorę na przejażdżkę na długą prostą. Jesteście pewnie ciekawi, jak to Pagani zasuwa. O ile się nie mylę, Pagani jest najszybszym samochodem na świecie. Tak mi się wydaje, ale pewności nie mam. Trzeba byłoby sprawdzić na internecie. No dobra, zobaczmy. Może będzie 300, kto wie? Może się udać. I udało się, moi drodzy, zobaczcie. Zobaczcie też, jakie są wyniki. 2 sekundy i 7 setnych do 207 sekund, no coś nieprawdopodobnego. Tam jest chyba silnik V12. Być może stuningujemy te Pagani, co wy na to? No i co wy powiecie, jeśli chodzi o te Pagani? No coś niesamowitego, coś niebywałego. Ja bym chętnie te Pagani stuningował, bo tam jest chyba silniczek. Poczekajcie, V12, tak mi się wydaje. Spójrzcie tylko na ten motor. Można by tu wrzucić parę rzeczy, głowica i tak dalej. Na pewno listwę wtryskową V12, taką byśmy kupili, stuningowaną, sportową. No podejrzewam, że by nam gałki oczne weszły do środka, jeśli byśmy go stuningowali, ale to myślę, że będzie w następnym odcinku. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten odcineczek był dla was ciekawy i wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć!